Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, witam. Dariusz Woźniak, witam w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, czerwone, zielone, pomarańczowe, czasami niebieskie. To kolory naszych kontrolek w samochodzie, które zaświecają się w różnym czasie na naszej desce rozdzielczej. Także dzisiaj porozmawiamy sobie, co oznaczają poszczególne kontrolki. Zapraszam. Tak jak Państwu mówiłem, różne kolory kontrolek. Generalnie podział kolorów jest następujący. Otóż kontrolki koloru czerwonego oznaczają poważną awarię danego systemu. Kontrolki koloru pomarańczowego również mogą informować nas o jakiejś awarii, ale również służą informacji, że mamy włączony jakiś z systemów, prawda? I kontrolki koloru zielonego to są kontrolki czysto informacyjne, typu na przykład włączone światła. Także zatem krótkie objaśnienie podstawowych kontrolek, które spotkamy praktycznie w każdym aucie w dzisiejszych czasach. Podstawowa kontrolka, w której wyposażone jest każde auto, jest to kontrolka ciśnienia oleju. Ona oczywiście się świeci podczas, gdy silnik nie pracuje, po uruchomieniu musi natychmiast, że tak powiem, zgasnąć. A zaświecenie się jej podczas jazdy i niezatrzymanie się w celu zdiagnozowania problemu może skutkować zatarciem silnika. Ona również może nas informować, może nam się zaświecić na przykład na ostrym zakręcie. To na pewno informuje nas, że mamy zbyt niski poziom tego oleju. Także natychmiastowa kontrola ewentualne dolanie oleju uratuje nasz silnik przed poważną awarią. Następna podstawowa kontrolka jest to kontrolka ładowania, czyli ten akumulatorek. Ona oczywiście nie świeci się, gdy silnik nie pracuje. Też powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jeżeli w trakcie jazdy nam się ona zaświeci, mruga, żarzy się, to oznacza, że mamy problem najczęściej z ładowaniem akumulatora. Najczęstszą przyczyną oczywiście jest jakaś awaria elektryczna alternatora. Dlatego też jazda ze świecącą się kontrolką ładowania oczywiście jest możliwa, ale do pewnego momentu. Jest możliwa, póki nam starczy po prostu prądu w akumulatorze. Kolejną kontrolką, taką jedną z podstawowych w dzisiejszych autach, jest to kontrolka silnika koloru najczęściej pomarańczowego. Zapalenie jej się, ona oczywiście również się zapala po przekręceniu kluczyka, powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Ona informuje nas o ewentualnej awarii, usterce, osprzętu silnika, układu wtryskowego, różnych czujników, które wyposażony jest nasz silnik. A w dzisiejszych autach tych czujników jest naprawdę cała masa. Oczywiście, jeżeli się zaświeci i jazda jest możliwa, no to sobie kontynuujemy, do serwisu się zgłaszamy i diagnozujemy problem. Wszystko w zależności od rodzaju usterki. W niektórych modelach, jeżeli ta kontrolka się zaświeci, auto może przejść w tak zwany tryb awaryjny, czyli dojedziemy, ale bardzo powoli, czyli ogranicza nam elektronika tutaj obroty silnika, najczęściej do 1500 obrotów tylko możemy wkręcić na obroty silnik, no co oczywiście skutkuje powolną jazdą, no ale to wszystko jest po to zrobione, żeby ewentualnie uchronić nasz silnik przed poważniejszymi problemami. Kolejną kontrolką taką, którą spotkamy w każdym w zasadzie aucie, jest kontrolka hamulca postojowego, czyli ręcznego. Ona może spełniać różne role. Oprócz tego, że informuje nas o zaciągniętym hamulcu postojowym, może również zaświecić się, gdy mamy za niski poziom płynu hamulcowego lub na przykład, gdy nasze klocki hamulcowe są wyposażone w specjalny czujnik, również może ta kontrolka się zaświecić. Także może mieć wiele znaczeń.
ale mówię, to wszystko zależy od danego modelu auta. Jeżeli chodzi o temperaturę naszego silnika, oczywiście w starszych autach mamy analogowe wskaźniki, czyli strzałeczka, poziom temperatury, ale również w niektórych autach tego nie ma. Jest to wyrażone właśnie w postaci kontrolek. Te kontrolki mogą zmieniać kolory. Na przykład jeżeli mamy zimny silnik, ta kontrolka może być niebieska. Po osiągnięciu przez silnik temperatury pracy kontrolka gaśnie. A kolor czerwony ostrzegawczy, gdy temperatura jest przekroczona. Oczywiście prawie wszystkie samochody również wyposażone są w poduszki powietrzne pasażera, kierowcy, boczne, kurtyny. Oczywiście od tego również jest kontrolka. Symbolizuje właśnie, jeżeli ona się zaświeci, sygnalizuje awarię którejś z poduszek, którą mamy. Większość pojazdów również wyposażona jest w system ABS. Od tego również jest kontrolka, ta, którą Państwo w tej chwili widzą. Oprócz ABS-u również samochody wyposażane są w układ ESP, czyli kontrola trakcji. Od tego również jest oddzielna kontrolka. Jeżeli chodzi o tą kontrolkę ESP, ona może migać. Miga w momencie, kiedy zaczyna działać ten system, czyli kiedy tracimy przyczepność na zakręcie na przykład lub zrywamy przyczepność podczas ruszania, ale to nie oznacza żadnej awarii. Awaria wtedy jest, kiedy ta kontrolka świeci się na stałe. Część pojazdów również wyposażonych jest w czujniki ciśnienia powietrza w kołach. Od tych czujników również jest kontrolka informująca nas, że w danym kole jest za mało ciśnienia. Duża część naszych pojazdów wyposażona w silniki diesla i przy silnikach diesla również jest kontrolka najczęściej informująca o pracy świec żarowych. Ona oczywiście zaświeca się w momencie przekręcenia kluczyka, powinna zgasnąć w momencie, kiedy przestaną pracować świece żarowe. Gdy zaświeci się podczas jazdy, nieunikniona kontrola w serwisie. Kontrolka oczywiście, którą najczęściej widzimy, jest to kontrolka świateł, wyłączenia świateł postojowych bądź mijania. I tu pragnę zaznaczyć, że nie wszystkie samochody mają kontrolkę świateł mijania. Kolejna kontrolka świateł drogowych, zazwyczaj koloru niebieskiego, wyróżniająca się również światła przeciwmgielne przednie, przeciwmgielne tylne, również posiadają swoje kontrolki. Szanowni Państwo, generalnie zasada z kontrolkami. Po uruchomieniu silnika, jeżeli nie mamy włączonych żadnych świateł, innych odbiorników, wszystko na desce powinno nam zgasnąć. Jeżeli zaświeciło się lub nie gaśnie, oznacza to zazwyczaj jakąś awarię. Często poważną, czasami mniej poważną, ale na pewno do zdiagnozowania. Oczywiście, Szanowni Państwo, to jest tylko część kontrolek, które występują w samochodzie. Wszystko zależy, jaki model auta posiadamy, w jakie systemy jest wyposażony. Omówiliśmy tylko te najbardziej podstawowe, najczęściej występujące. Zawsze oczywiście, jeżeli jeździmy, użytkujemy jakieś auto, warto zapoznać się z opisem szczegółowym kontrolek występujących w naszym pojeździe. A teraz proszę popatrzeć na objaśnienie kontrolek przetłumaczone oczami laika kompletnego. Zapraszam. W dzisiejszym magazynie, Szanowni Państwo, to już wszystko. Mam nadzieję, że informacje przydadzą się Państwu w trakcie codziennego użytkowania swoich pojazdów. Żegnam się, zapraszam do obejrzenia odcinka kolejnego już za tydzień. Do widzenia.